Muzyka. Książki. Muzyka. Książki. Muzyka. Książki. Muzyka i książki. Dobry miks. Zapraszają Kinga Waliszewska i Maria Łączkowska. Muzyka i książki. Dobry miks. Żyć miłością. Koncert Arete poezji świętej Teresy z Lizjów w Poznaniu. Odbędzie się on 6 kwietnia w sobotę o godzinie 19:30 w parafii świętego Stanisława Kostki w Poznaniu przy ulicy Rejtana 8. I myślę, że więcej na ten temat powiedzą moi goście Maria Bogawska i Jerzy Struk z zespołu Arete. Witam Was serdecznie. Witamy serdecznie. Witamy, witamy pięknie. To jest koncert taki niezwykły zespołu Arete, bo zwykle gracie własną poezję, własną twórczość. No a tutaj chcecie zaproponować coś innego, coś nie do końca waszego, chociaż w waszym wykonaniu. To jak to się w ogóle stało, że pomyśleliście o tej właśnie twórczości, że wzięliście te teksty poezji świętej Teresy z Lizjów, żeby stworzyć z nich, dodając muzykę, właśnie piosenki, może tak to w ogóle określić w ten sposób? Jak to się stało? Jaka jest historia? Pewnie tak miało być, ale myślę, że też można powiedzieć, że po prostu po znajomości jakoś tak zostaliśmy zaproszeni do wykonywania tych utworów. Przede wszystkim mam nadzieję, że Teresa chce, żebyśmy śpiewali ten koncert, szczególnie w Poznaniu to na pewno. Dostaliśmy taką wspaniałą propozycję z Fundacji Pustelni, tak naprawdę przez Agnieszkę Domaszyńską, którą też serdecznie teraz pozdrawiamy, z Krakowa. Był zespół, który 20 lat temu nagrał kasetę właśnie z tymi utworami, z poezją świętej Teresy z Lizjów. To był dla nas olbrzymi zaszczyt. Zostaliśmy zaproszeni do kościoła świętego Marka na Starym Rynku w Krakowie, aby ten koncert właśnie tej poezji świętej Teresy zagrać. I powiem szczerze, że to było dla nas olbrzymie doświadczenie i prawie każdy koncert też dla nas, jako dla członków zespołu Arete, on jest też taki wyjątkowy, ponieważ wiadomo, że gramy przede wszystkim naszą autorską twórczość już od 9 lat. I nie gramy często tych koncertów Teresy, gramy dosyć rzadko, więc to też jest dla nas takie dosyć duże wyzwanie, a ponieważ ten koncert ma charakter artystyczno-duchowy, z głębokim wzruszeniem, też takim medytacyjnym, modlitewnym, więc no jest to dla nas też bardzo ważne duchowe przeżycie. Kiedy był ten pierwszy koncert, kiedy zaczęła się ta wasza przygoda ze świętą Teresą? W 2013 w Amerysiu roku. Tak. No już sporo czasu temu się zaprzyjaźniliśmy z Tereską. I tych koncertów gracie dużo? Właśnie to jest tak, że co roku może taki koncert, właśnie taki wieczór poezji świętej Teresy z Lizjów w wykonaniu zespołu Arete ma miejsce? Szczególnie Państwa tutaj naprawdę na ten koncert zapraszamy, ponieważ gramy go bardzo rzadko, a w Poznaniu chyba graliśmy 2 lata temu. Ostatni raz właśnie poezji świętej Teresy wykonywaliśmy, więc to jest tak chyba średnio może raz do roku, więc to jest tak, bym powiedział, no bardzo wyjątkowo. Słowa to jest poezja świętej Teresy z Lizjów, natomiast muzyka i tłumaczenie, czy to jest wasze autorstwo, czy też ktoś inny jest za to odpowiedzialny, czy był? No, większość utworów, bo tylko jeden jest w opracowaniu naszym muzycznym, to autorstwo Konrad Josowicz z Krakowa. Jego tłumaczenie tekstów również. Tak, to jest jego tłumaczenie i jego muzyka. A tak jak Marysia powiedziała, utwór Odarta Róża to jest nasza aranżacja muzyczna do tekstu świętej Teresy. Powiemy coś więcej na temat tych osób, które wystąpią. O właśnie, tutaj słyszę już, że szczególny skład. To, co to znaczy? Znaczy taki wyjątkowy skład, ponieważ moja osoba, Kasia Kasprzak, oczywiście śpiew, Maria Bogawska, która tutaj z nami teraz na skrzypcach, ale na flecie wyjątkowo wystąpi Weronika Majewska, oczywiście na fortepianie Romuald Andrzejewski i na gitarze Przemysław Hałuszczak.
Wstęp na koncert jest wolny. Jeszcze raz przypomnimy, że odbędzie się on 6 kwietnia o 19:30 w kościele parafialnym świętego Stanisława Kostki w Poznaniu na Winiarach. Audycja Dobry Miks też objęła patronatem ten koncert. Jesteśmy z tego bardzo zadowolone, szczęśliwe i no, rzeczywiście jest to taka wyjątkowa okazja, tego typu wieczór poezji, tak by trzeba to określić, bo dodajmy też, że to nie będą tylko utwory śpiewane. Będą również teksty pochodzące z rękopisów świętej Teresy. Będą one nieśpiewane, czyli recytowane, jak rozumiem. Tak, recytowane. Tak, myślę, że projekt w ogóle, proszę Państwa, jest bardzo, bardzo interesujący, jest bardzo, bardzo ciekawy. Kto przyjdzie, to się to zobaczy, posłucha. Chciałem tylko dodać, że rzeczywiście ta poezja Teresy jest takim balsamem dla duszy, dla naszej starganej codzienności, tymi niepokojami wielkimi. Można przyjść na sekundę, na tą godzinkę, zatrzymać się i rzeczywiście oddać się takiej wielkiej kontemplacji do tego świata, który jest miłością po prostu. Może jeszcze też dodam, że na tyle jest nam bliska ta poezja, że też chcemy tutaj połączyć myśli pochodzące z piosenek Jurka i wykonamy również kilka naszych utworów. Takie, które będą właśnie korespondowały, tak jak Marysia mówi, z tą myślą, z przesłaniem Teresy. Jeszcze Ale tak? Jakie nie powiemy, to będzie niespodzianka. Nagrywamy tę rozmowę w takich pięknych okolicznościach przyrody. Piękne słońce, dzisiaj wiosenny dzień. Tak, jest słychać. O właśnie, nie wiem, czy tutaj słychać na nagraniu te pięknie śpiewające ptaszki. To nie my udajemy, to naprawdę ptaszki prawdziwe. To tak jeszcze na samo zakończenie, jeszcze tak trochę na zachętę, taka namiastka tej poezji i radości świętej Teresy. Wśród ludzi na świecie bywają tacy, co szczęścia szukają na próżno. Co do mnie przeciwnie, w mym sercu gości wciąż radość niezłudna, lecz wierna. I potem jest jeszcze, uśmiecha się do mnie jak róża na wiosnę. Tak co dzień. Uśmiecha się do mnie jak róża na wiosnę. Tak co dzień, tak co dzień. To był fragment wiersza, poezji Teresy. Tak, który teraz ma charakter właśnie utworu też muzycznego. Także moja radość, Teresa. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze raz na koniec przypominamy. Koncert Żyć Miłością, wieczór poezji świętej Teresy z Lisieux. Kiedy? Gdzie? 6 kwietnia o godzinie 19:30 po wieczornej mszy świętej. W kościele świętego Kostki w Poznaniu, ulica Rejtana 8. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny. A zapraszali Maria Bogawska i Jerzy Struk z zespołu Arete. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję pięknie, pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy wszystkich. Sobie moc dziecka, którą nam czas dawno skradł. Oddajmy rządy na świecie niewinnym serduszkom malutkim, a większość ziemskich kłopotów rozwiążą w mig krasnutki. Dzieci widzą więcej, świat ten czują głębiej, mają czyste ręce i serca gołębie. Dzieci widzą więcej, świata czują głębiej, mają czyste ręce i serca gołębie. Powróćmy czasem w świat dzieci, by znowu nauczyć się, że to, co w nas najcenniejsze, skrywamy na serca dnie. Rzućmy w sobie świat władzy, co w przemoc jest bardzo bogaty, a wówczas do naszych domów życzliwość przyniosę.
są skrzaty. Dzieci widzą więcej, świat te czują głębiej, mają czyste ręce i serca gołębie. Dzieci widzą więcej, świata czują głębiej, mają czyste ręce i serca gołębie. Muzyka. Książki. Muzyka. Książki. Muzyka. Książki. Muzyka i książki. Dobry miks. Zapraszają Kinga Waliszewska i Maria Łączkowska. Muzyka i książki. Dobry miks.